Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Paczyńska-Jasińska i już z niektórymi z Was znam się dosyć dobrze, ponieważ to już jest nasze czwarte spotkanie w ramach Kina Szkoły, a z tego co pamiętam, to będzie trzecie związane z filmową podróżą. Jestem troszeczkę zasapana, więc bardzo przepraszam. Zaraz o tym opowiem, ale pytanie do Was, czy mnie dobrze słyszycie i czy dobrze mnie widzicie, bo to jest podstawa, więc prosiłabym o komentarz. Właśnie, dlaczego jestem tak zasapana i taka czerwona? Ponieważ biegłam do Was z trasy, a mianowicie jestem teraz w ogóle w Kłodzku, wyobraźcie sobie, zaczęłam parę dni temu mój urlop zdobywam koronę gór Polski. Zostało mi kilka szczytów, no i dzisiaj aż z Karpacza, czyli zdobywałam Śnieżkę, przedostałam się rowerem na Skalnik, potem do Wrocławia zdobyłam Ślęże i tutaj już nie miałam sił, przyjechałam PKP, później parę kilometrów jeszcze pedałowałam i właśnie oto jestem w Kłodzku, w hostelu, bo zazwyczaj śpię w hostelach, o tym oczywiście też opowiem w związku z naszym dzisiejszym spotkaniem. No właśnie, i jestem troszeczkę zasapana, ale cieszę się, że zdążyłam, bo bałam się troszeczkę, że nie zdążę do Was. Dajcie mi proszę znać, czy mnie widzicie, czy słyszycie. Ja tutaj, to nie jest, że Was lekceważę i patrzę na dół, ale po prostu tutaj mam przygotowaną komórkę, żeby też odpowiadać na Wasze pytania i sugestie albo wątpliwości związane z dzisiejszym spotkaniem. Widzę, że coraz liczniej do mnie dołączacie, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że dzisiaj też troszeczkę porozmawiamy o Waszych planach wakacyjnych, o tym, dlaczego warto wyruszyć do Włoch, dlaczego w szczególności warto wyruszyć na Sycylię. No dobrze, przedstawiłam się, przypomnę tylko tym osobom, które już raz się ze mną spotkały, albo powiem osobom, które są tutaj pierwszy raz, że jestem blogerką, socjologiem, filmoznawczynią. Poniżej macie do mnie namiar, prowadzę od kilku lat bloga filmoznawczego o nazwie Se toczy, czyli się kręci, ponieważ jestem wielką fanką czeskiej kinematografii, o czym mówiłam w poprzednim spotkaniu, podczas poprzedniego spotkania, gdzie opowiadałam o czeskiej kinematografii. Również to spotkanie było nagrywane przez Kinoszkoła, więc możecie sobie odgrzebać te informacje. I chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie uwieczniłam, sfotografowałam i dokładnie opisałam na moim blogu. Jest to podróż z 2017 roku i tam właśnie znajdziecie wszystkie informacje potrzebne, o których dzisiaj będę mówić albo o których mogę zapomnieć, ponieważ jestem, przepraszam, w związku z tą moją podróżą troszeczkę dzisiaj zakręcona. Jeżeli będziecie mieć do mnie jakiekolwiek pytania, sugestie, czegoś nie dopowiem, o coś chcecie dopytać, to tak jak mówię, poniżej albo wchodzicie na bloga i piszecie do mnie, albo zapraszam na Facebooka. Jestem codziennie, więc po prostu Was serdecznie zapraszam. No dobrze. Ja się troszeczkę rozgadałam, ale myślę, że powinniśmy przejść do meritum, a mianowicie do naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam Was w filmową podróż na Sycylię, ale mówię ale, ponieważ zapraszam Was również na kontynent, włoski kontynent, ponieważ tam zaczęła się moja podróż, ale o tym za chwilę. Dzisiejsze spotkanie nazwałam śladami Ojca Chrzestnego, ponieważ Sycylia wiąże się bardzo mocno z Francisem Fordem Coppolą, który właśnie w latach 70. stwierdził, że tak, Sycylia będzie miejscem, gdzie będę kręcił Ojca Chrzestnego. Więc przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o
No właśnie, moje zamiłowanie, czyli filmowe podróże, filmowe psychotropy, ja to nazywam, czyli poszukiwanie tych takich filmowych, psychologicznych, socjologicznych, często kulturoznawczych, ale również i finansowych tropów związanych z dziesiątą muzą. Właśnie, jak to wygląda i dlaczego? Jak to wygląda i dlaczego się tym zajmuję? O, właśnie widzę, Martyno, że do mnie napisałeś, że mnie słychać i widać. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie. Martyno jest osobą, z którą od lat współpracuję i cieszę się, że do nas dołączyłaś. Wracając, setjetting. Zajmuję się tak zwaną turystyką filmową już blisko 10 lat. Kiedy to jeszcze nie było tak rozpowszechnione, a ja bardzo, ale to bardzo interesowałam się kinem, interesowałam się podróżami i na różnych stronach, wtedy jeszcze zagranicznych, jak movielocations.com czy movieplaces, wyszukiwałam miejsc, gdzie reżyserzy kręcili dane sceny i jak byłam w tym miejscu, to akurat fotografowałam, opisywałam właśnie jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o setjetting, wydaje mi się, że jest on popularny, raczej stał się on popularny na początku XXI wieku, jest jak to brzmi. Dobra, lat 2001 do 2007, kiedy to Peter Jackson wyruszył do Nowej Zelandii, swojego rodzimego państwa i zaczął kręcić filmy związane właśnie z Władcą Pierścieni i odtąd to właśnie, że tak powiem, miało swoje miejsce, rozpoczął się setjetting i to właśnie wszyscy turyści zaczęli podróżować śladami, czy to Frodo, czy innych bohaterów Władcy Pierścieni. No dobrze. I teraz pytanie, czy trzeba mieć plan, żeby wyruszyć na Sycylię? Czy trzeba w ogóle mieć plan, żeby gdziekolwiek wyruszyć? No właśnie, to jest pytanie do Was. Ja zazwyczaj, jak planuję swoje podróże, a planuję je z bardzo dużym wyprzedzeniem, no to już odpowiedziałam, planuję je od A do Z, ale w tym przypadku, jeżeli chodzi o Sycylię, sprawa wygląda zupełnie inaczej, a mianowicie wraz z moim partnerem podróży wymyśliliśmy, że wyruszymy na Sycylię, ale w ostatnim momencie stwierdziłam, nie, musimy jeszcze zahaczyć o Amalfi i Neapol. I teraz wygląda kwestia następująco, że dlaczego wybrałam właśnie Neapol, Pompeję, a następnie wybrałam również Amalfi. No właśnie. Zanim o tym, to chciałabym Was zapytać, moi drodzy, czy Wy w ogóle kochacie Włochy, byliście we Włoszech, chcecie się tam wybrać? Ja wiem, że to jest takie może banalne, że jeżeli w ogóle lubicie Włochy, byliście we Włoszech, to prosiłabym Was o kciuka w górę, a jeżeli uwielbiacie Włochy, no to kwestia, żebyście dali serduszko, jeżeli ogólnie kochacie włoskie jedzenie, włoski klimat i włoską kinematografię. Jeżeli chodzi w ogóle o Włochy, to jest moja, raczej to była moja trzecia czy czwarta podróż. Jeżeli chodzi o Sycylię, no to pierwsza. I teraz fajnie, jeżeli byście mi dali swoją interakcję, czy w ogóle tutaj jesteście, czy Wam się podoba to, co mówię, czy za szybko mówię, bo tak jak wspominałam, jestem naszpikowana emocjami i mogę coś za szybko powiedzieć, nie dopowiedzieć, a wolałabym, żebyście wiedzieli co i jak. No dobrze. Jeżeli chodzi o tą podróż do Neapolu, o której wspominałam, dlaczego właśnie tam się wybrałam? Dlatego, że zakochałam się w dwóch filmach, o których za chwilę wspomnę. Oba były kręcone w Amalfi, na wybrzeżu Amalfi. No i nie da się tam inaczej dostać niż oczywiście z Rzymu albo z Neapolu. Ja z wyprzedzeniem kupowałam
bilety. Jak wiadomo, czy to Wizzerem, czy Ryanairem, bardzo tanio można kupić bilety. Ja bodajże chyba kupiłam za 90-80 zł w jedną stronę. Przelot trwał około 2 godzin, no i pojawiłam się w Neapolu. Tak mi się kojarzy Neapol, jeżeli mówimy o mieście. Ja na swoim blogu napisałam: zobaczyć Neapol i przeżyć. No właśnie, bardzo dużo słyszałam różnego rodzaju historii związanych z Neapolem. Były to raczej skrajne emocje osób, które już odwiedziły starożytne miasto. Jest to miasto różnych kultur, o czym za chwilę będę mówić. I w 2017 roku, kiedy ja przyjechałam do Neapolu, czyli to był przełom września i października, bo łącznie moja podróż na Sycylię trwała blisko miesiąc. Na samym początku miałam styczność z bardzo dużą liczbą imigrantów. Byli to imigranci z Syrii. Syrii i pamiętam, że nie tyle byłam przerażona całą tą sytuacją polityczno-ekonomiczną, ale tym, że bardzo dużo osób bezdomnych właśnie mieszkało w Neapolu, bo albo do Neapolu, albo do Palermo oni przybywali. To były dwa kierunki. I jeżeli chodzi o Palermo, to właśnie tak będę kojarzyć to miasto. Jest to miasto niestety zaniedbane. Ja pamiętam, że spałam w hotelu Zara Napoli. Był to dwugwiazdkowy hotel w samym centrum, bardzo blisko dworca centralnego i placu Garibaldiego, czyli takiego, można powiedzieć, głównego placu Neapolu. I tak naprawdę starałam się nie ruszać wieczorami z hotelu. No było niebezpiecznie, nie będę oszukiwać. Ogólnie Neapol wieczorami nie jest, że tak powiem, miłym przeżyciem. Z tego co pamiętam, bardzo duże jest bezrobocie w Neapolu, jeżeli chodzi o kwestie patologiczne również. Prawie na każdej ulicy, głównej ulicy Neapolu, stacjonuje policja. No właśnie, a jeżeli chodzi o takie typowe życie w Neapolu, bo przyznam szczerze, bo może są tutaj osoby, które powiedzą: o czym ty do nas mówisz, my kochamy Neapol. Ja byłam co prawda 2 dni w Neapolu, nie zwiedziłam go tak jak chciałam, ponieważ jeden dzień to było właśnie zwiedzanie centrum, placu Garibaldiego, pójścia właśnie na to wzgórze, z którego widać przepięknego Wezuwiusza, a drugi dzień poświęciłam na Pompeję. Więc dla mnie Neapol może jest jeszcze nieodkryty. I przepraszam wszystkich, którzy sądzą, że Neapol to jest piękne miasto. Ja w porównaniu do tego, do innych miast, które widziałam we Włoszech oraz później, jeżeli chodzi o wyspy, między innymi na Sycylii, sądzę, że Neapol nie jest miastem dla mnie, ale tak jak mówię, może są tutaj osoby, które uważają inaczej. W Neapolu toczy się, że tak powiem, codzienne życie, tak? Jest to miejsce różnego rodzaju kultur, ja to mogę nazwać miasto multikulturowości, gdzie możemy rozkoszować się kulturą bardzo dużej ilości nacji, ale również zwiedzać miejsca związane właśnie z tym zlepkiem kultur. Jeżeli chodzi o Neapol, no to oczywiście nie możemy zapomnieć o pizzy, którą znamy, tak, pizzy neapolitańskiej. Co ważne, mieszkańcy tego miasta, rodowici mieszkańcy Włosi, uważają, że za najważniejsze utrzymać niską cenę pizzy. Nie wiem, czy wiecie, ale pizza, która była stworzona we Włoszech, miała być dla osób, które
są biedne, tak? Była tworzona dla biedoty. I Neapolitańczycy, którzy od dziada pradziada wyrabiają właśnie tę pizzę, stwierdzają, że ma ona kosztować maksymalnie 5 euro. W porównaniu, nie wiem, do Rzymu czy chociażby Palermo, o którym będę za chwilę mówić, pizza w Neapolu nie przekraczała 3 czy 4 euro, co jest moim zdaniem bardzo kuszącą informacją. A jeżeli mówimy o filmowych psychotropach, no to nie sposób zapomnieć, nie wspomnieć, przepraszam, o filmie z 2010 roku Jedz, módl się i kochaj, ekranizacji książki pod tym samym tytułem, gdzie w rolę główną wcieliła się Julia Roberts, a towarzyszył jej m.in. Javier Bardem. W tym filmie akcja toczy się w trzech miejscach i między innymi jest to Neapol. Tutaj po prawej stronie widzicie pizzerię, w której właśnie kręcono sceny. Nazywa się to, przepraszam, L'Antica Pizzeria. Ja niestety nie miałam sposobności wejść do środka, ponieważ przybyłam późno i była zamknięta. Chyba na drugi dzień rozpoczynał się remont. Ale w środku, jak tutaj widzicie, można zobaczyć bardzo ciekawe zdjęcia z planu, między innymi właśnie Julia Roberts z właścicielem pizzerii. Pizzeria do dnia dzisiejszego istnieje i ma się dobrze. Żeby nie mówić, że Neapol jest taki straszny i że, tak jak wspominałam na początku, zobaczyć Neapol i przeżyć, to chcę Wam tylko wspomnieć o tym, że Neapol ma bardzo, ale to bardzo świetne metro, jeżeli chodzi o stację metra, ponieważ jest, z tego co pamiętam, 8 czy 9 stacji i każda z nich jest tworzona, była tworzona przez osobnego artystę. Jeżeli będziecie w Neapolu, to akurat miejsce serdecznie Wam polecam. O, dzień dobry, Uki. Też Ci macham. Cały czas tutaj, przepraszam, zaglądam, żeby nie było, bo może będziecie mieć jakieś pytania albo wątpliwości. Widzę, że jest coraz więcej osób, więc witam Was bardzo serdecznie. Wracając, Neapol to też metro. Każda stacja, jak wspominam, jest stworzona, dosłownie tworzona przez innego artystę, czy to malowana, czy właśnie przedstawia takie rzeźby. Tutaj jest niby inspirowana stacja de Notizio, jedna ze stacji inspirowana Gwiezdnymi Wojnami. Star Warsami dokładnie. Jeżeli chodzi o zwiedzanie Neapolu, no to między innymi taka ciekawostka, żebyście zobaczyli te stacje. Neapol, tak jak mówiłam, kojarzy mi się z tą multikulturowością, ale też z takim zlepkiem różnego rodzaju właśnie kultur i nie tylko kultur, ponieważ w Neapolu na co dzień możecie przejść po trzech wielkich targach: La Grandi, Bella, ich nie pamiętam ostatniej nazwy, ale bodajże Novo. Są to targi rozmaitości, od targów staroci po różnego rodzaju właśnie figurki, nie wiem, biżuterię czy ceramikę. Pamiętam nawet, że na jednym ze stoisk można było spotkać figurkę ceramiczną Roberta Lewandowskiego, ponieważ taka ciekawostka, oprócz Napoli, bardzo dużo mieszkańców Neapolu jest wielkimi fanami właśnie niemieckiej Bundesligi, więc Robert Lewandowski jest tam bardzo znaną postacią. Jeżeli chodzi o Neapol, no to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o porcie, który jest ogromny. Niestety nie jest to czysty port w porównaniu do innych portów, o których będę później mówić na Sycylii, ale warto się przejść promenadą, szczególnie o wschodzie słońca, ponieważ jest ciekawym miejscem, tak tylko w skrócie powiem. A jeżeli chodzi o filmowy Neapol, co też Wam przygotowałam, bo może będziecie chcieli nadrobić filmowe zaległości, to właśnie port w Neapolu był przedstawiony w Wes Andersona w 2004 roku w podwodnym życiu Steve'a Zissou.
z Billem Murrayem, czy w utalentowanym panu Ripley z 99 z Mattem Damonem i Gwyneth Paltrow w rolach głównych. Tutaj macie też jeszcze przedstawione filmy, o których warto wspomnieć, gdzie właśnie ten Neapol jest przedstawiony. Jednym z moich ulubionych filmów jest produkcja z 1960 roku, zaczęło się w Neapolu. Był też Człowiek w ogniu, o Jedz, módl się, kochaj, już wspominałam, czy Krucjata Berna z 2004 roku. Mówiłam podczas ostatniej podróży, że w Czechach też właśnie ta krucjata była kręcona, w Berlinie również była kręcona i właśnie nasz bohater również przybywa do Neapolu. Troszeczkę przyspieszę, bo się rozgadałam jak zwykle. Jeżeli będziecie w Neapolu, no to nie sposób odwiedzić Pompeji, tak, historycznego miasta, że tak powiem, miasta umarłego, miasta śmierci, gdzie doszło do tragedii, tak. Tak naprawdę, jeżeli będziecie chcieli pojechać do Pompeji, to co 15 minut właśnie z Neapolu kursuje podmiejska kolej. Podróż trwa około 45 minut, no i właśnie przybywacie do Pompeji. Niestety w 79 roku naszej ery wybuch Wezuwiusz spowodowało to ogromne zniszczenie w mieście, zasypując całe Pompeje popiołem. Prace archeologiczne trwały około, nie wiem, 200-300 lat i niektórzy mówią, że do dnia dzisiejszego trwają. Panie Tadeuszu, zaraz będę mówić, co słychać u włoskiej mafii, za chwileczkę do tego dojdę. Ale dziękuję, że pan jest. Pan jest chyba największym w ogóle fanem Setoczy, więc witam pana bardzo serdecznie. Wracając do Pompeji, koszt biletu na wejście do tego archeologicznego, można powiedzieć, miasta wynosi około 40 euro, ale naprawdę warto. Ważna informacja, warto zwiedzić Pompeję między październikiem, listopadem albo kwietniem, czerwcem. Dlaczego? Bo jest ogromnie wysoka temperatura. Ja byłam na początku września i temperatura wynosiła około 39 stopni. Chodzicie, jak widzicie, w całym miejscu, całe miejsce jest odkryte, więc udar słoneczny, no niestety nie jest tutaj wskazany, nie ma gdzie się schować, to jest taka ciekawostka, więc wracając, Pompeję bardzo polecam, żeby zwiedzić, szczególnie osobom, które interesują się historią. Całość zwiedzania Pompeji wraz z akweduktami, z galerią zachowanych malowideł wynosi około 5-6 godzin, więc to jest podróż, no, można powiedzieć, na cały dzień, ale wrażenia są niesamowite. Tutaj macie przedstawiony historyczny amfiteatr, a raczej to, co z niego zostało. Dla fanów muzyki, no to nie sposób nie wspomnieć, że właśnie w tym amfiteatrze w latach 70. Pink Floydzi grali historyczny koncert, który możecie dzisiaj zobaczyć między innymi właśnie na, że tak powiem, przepraszam, bo tak właśnie patrzę, czy wy mnie w ogóle widzicie, czy przepraszam, bo tutaj akurat mi wybiło informację, że zakończyłam transmisję. Zaraz wrócę do wątku Pink Floydów, ale nie chciałabym tutaj przerywać. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Tak, widzę, że jest w porządku. No dobrze, przepraszam. Więc Pink Floydzi tutaj tworzyli historyczny spektakl, do którego naprawdę warto wrócić. No właśnie, jeżeli mówimy o Amalfi, no to Amalfi, no to jest w ogóle creme de la creme, że tak powiem, Włoszech. I tak jak wspominałam na samym początku, z dwóch powodów pojechałam do Neapolu
I zahaczyłam o Amalfi, zamiast od razu jechać. O, dziękuję Olu, wszystko ok, super. Żeby od razu jechać na Sycylię, a mianowicie dwa filmy. Pierwszy to jest film Porządna kobieta ze Scarlett Johansson w roli głównej, a drugi film to jest Lato w Amalfi. Jest to produkcja z 2013 roku. Słuchajcie, zobaczyłam te filmy, no i w ogóle się zakochałam w tym wybrzeżu i stwierdziłam, że tak trzeba tam pojechać, jak już jestem tak blisko. Bo naprawdę z Sycylii to jest chwila drogi, no to nie sposób nie dotrzeć na wybrzeże amalfijskie. Z Neapolu możecie pojechać dwoma drogami, albo przez Sorrento. O, przy okazji, jeszcze był taki film Wesele w Sorrento. Kto nie widział, to polecam, z Piercem Brosnanem. Albo przez Salerno. Ja jechałam przez Salerno, z Neapolu jedzie się około 1,5 godziny autokarami. Docieracie do Amalfi, no i po prostu widzicie takie wybrzeże. Mnie zaparło dech w piersiach. Rzadko się to zdarza, ale stwierdziłam, że no jestem w raju. Nie można inaczej powiedzieć o Amalfi niż jesteś w raju. Drugie słowo, ile ja wydam tutaj kasy. I dosłownie. Bo jeżeli chodzi o Amalfi, no to dla mnie było najdroższe miejsce z całej wyprawy przez Neapol aż na Sycylię. Średni koszt noclegu, moi drodzy, to około na polskie 300-400 zł. Tak, dokładnie, więc niestety w Neapolu byłam tylko jeden dzień, a dosłownie półtora, bo przyjechaliśmy koło godziny 12 i na drugi dzień wyruszaliśmy wieczorem nocnym pociągiem na Sycylię. No ale można się zakochać i warto, jeżeli będziecie w okolicy, zwiedzić Amalfi. W samym centrum Amalfi, oprócz oczywiście przepięknej promenady i piaszczystych plaż oraz portu, jest kościół świętego Dominika, który tutaj macie przedstawiony. Dokładnie, faktycznie przepiękne miejsce, Olu, zgadza się, więc jeżeli kiedyś się będziesz chciała wybrać, to napisz do mnie, ja dam Ci kilka wskazówek. No i ten kościół wzniesiony jest na wzgórzu, prowadzą do niego olbrzymie schody, na dole pełno kawiarenek oraz informacji turystycznych. Jeżeli będziecie w Amalfi, to warto też pójść do kościoła Dominikanów, który tutaj jest prezentowany na wzgórzu. Jak wybieracie się do tego kościoła, no to mijacie bardzo dużo drzew cytrynowych. W ogóle Amalfi słynie z tego, że są tutaj latorośla, winogrona, cytrusy. I stąd, uwaga, też taka ciekawostka, tutaj powstało limoncello. Nie wiem, czy kojarzycie taki bardzo słodki napój cytrynowy, że... Ja inaczej powiem, słodki to jest mało powiedziane, on jest tak przesłodzony, że nawet ja, która lubi słodkie drinki, no nie mogłam wypić więcej niż jeden kieliszek. No właśnie, więc zanim przejdę dalej, to polecam Wam serdecznie wybrzeże amalfijskie. Dla mnie najpiękniejsze miejsce, jeżeli chodzi o kontynentalne Włochy, o tak nazwę, bo ja sobie zawsze dzielę kontynentalne Włochy i wyspiarze. No właśnie, panie Tadeuszu, przechodzimy do Sycylii i wyspiarzy, bo w moim odczuciu to są zupełnie inne Włochy niż właśnie kontynentalne. Sycylijczycy bardzo chwalą się tym, że są niezależni, uważają, że powinni, raczej są też ruchy takie autonomiczne Sycylii, że powinni się odłączyć od tej kontynentalnej części. No właśnie, a co Wy na ten temat sądzicie? Więc prosiłabym, żebyście powiedzieli w komentarzach. Jeżeli chodzi o Sycylię, z czym Wam się też kojarzy? I fajnie, jakbyście tutaj napisali kilka słów. Ja tutaj przedstawiłam, ile dokładnie? 7 kropek. Pan Tadeusz już wspomniał o tym, że Sycylia kojarzy się też albo przede wszystkim z mafią sycylijską, o czym za chwilę będę mówić. Jest to przedstawiane w filmach, o tym się głośno mówi na ulicach. Oczywiście to nie jest już
ta mafia z lat 70., 80., 90., no ale jednak jej wpływy ciągle są tutaj widoczne. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o przyjazd na Sycylię, najlepiej, uwaga, moim zdaniem przynajmniej, dotrzeć tam pociągiem. Z Rzymu do Katanii jedzie bezpośredni pociąg nocny, bardzo wysoki standard i, o, uwaga, bardzo niska cena. Ja chyba zapłaciłam 35 euro. Wsiadaliśmy, tak jak mówiłam, na wybrzeżu sycylijskim w Sorrento i przez noc dotarliśmy na Sycylię. Jest mi trochę smutne, jak o tym mówię, ponieważ czekałam na ten moment, kiedy to odłączają naszą lokomotywę wraz z wagonem, przedostajemy się promem i później podłączają nas do pociągu już na wyspie. Niestety nie obudziłam się dopiero w Katanii, stamtąd miałam przesiadkę do Noto, więc ogólnie całą podróż po Sycylii zrobiłam albo pociągiem, albo skuterem. Nie wypożyczałam samochodów, bo ogólnie komunikacja właśnie autobusowo-pociągowa, że tak powiem, jest tutaj bardzo dobra. Wysiadając na Sycylii, dokładnie wysiadając w Noto, mam taki widok i jestem troszeczkę, że tak powiem, zaskoczona, bo słyszałam, że Noto jest, że tak powiem, perła baroku, taka perełka barokowa Sycylii. Widzę, że tutaj piszecie, tak, panie Tadeuszu, z wulkanem, dokładnie z Etną, a Ewelina była 20 lat temu. No Ewelina, trochę się, powiem ci, Sycylia zmieniła, więc jeżeli chcesz jeszcze kiedyś wyruszyć, to zapraszam cię bardzo serdecznie. Wracając do Noto, właśnie, ja myślałam, że to się łączy bardzo mocno z miejscem barokowym. Wysiadam, widzę niską zabudowę, jestem troszeczkę w szoku, ale mówię ok, przejdę te 5 kilometrów z plecakiem do stricte centrum, no i właśnie nie zdziwiłam się i cieszę się, że tam dotarłam, bo wiem, no to jest perełka późnobarokowa. Z tego, co pamiętam, mieszka tam obecnie około 24 tysięcy mieszkańców, a jeżeli chodzi o stricte centrum, czyli tą taką perełeczkę późnego baroku, jest ona wpisana do raczej na listę UNESCO. Jeżeli chodzi o burmistrza, no to on bardzo, ale to bardzo dba o to właśnie, żeby centrum, ale i obrzeża były odpowiednio zagospodarowane, czyste i schludne. Tutaj macie przedstawione schody z informacją, gdzie właśnie się znajdujemy, ale na tych schodach i na trzech innych, bo są takie trzy główne schody w Noto, co roku zamieszczane są informacje o zbliżających się festiwalach, koncertach, ale też na przełomie lipca i sierpnia są one obsypane kwiatami, ponieważ przez trzy główne właśnie ulice w centrum Noto rozprzestrzenia się zrobiony żywy dywan z kwiatów, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu ulicami ciągną się metry naturalnych kwiatów wykonywanych przez mieszkańców. Robi to ponoć niesamowite wrażenie. Jak już wspominałam, ja byłam we wrześniu, więc niestety nie mogłam tego zobaczyć, ale na zdjęciach jest to przedstawiane. Jeżeli chodzi o Noto, macie właśnie takie zdjęcie i to jest zdjęcie, słuchajcie, z mojego okna w hostelu. Jeżeli chodzi o noclegi w Noto, nie jest drogo, a widok no, zapiera dech w piersiach. Warto przejść się samym centrum, tutaj macie widok na katedrę Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, a następnie tutaj na teatr, a obok znajduje się kino. Co ciekawe, co roku tutaj odbywa się NIF, czyli Noto International Film Festival.
Jest to festiwal poświęcony akurat stricte niezależnym produkcjom włoskim, ale też nie tyle włoskim jako kraju, tylko w szczególności produkcjom, które były nakręcone właśnie na wyspie, na Sycylii. Więc polecam, żeby zwiedzić. Tutaj macie zdjęcie przepięknych właśnie tych drugich schodów przed Kościołem Trzech Krzyży. Bardzo dużo turystów przybywa do Noto każdego roku. W Noto również toczy się takie standardowe życie związane z targiem rozmaitości, jeżeli chodzi o lokalne wypieki, czyli charakterystyczny, ja to na to mówię, rożek. Tutaj macie taki piruk, w którym w środku możecie znaleźć, nie wiem, mięso mielone, albo wybrać ze szpinakiem, albo rurkę z kremem. No to też, no to charakteryzuje się bardzo dobrymi wyrobami związanymi z mięsem, z kiełbasą, więc serdecznie polecam, jeżeli będziecie, warto się przejść na targ. Tutaj też udało mi się, że tak powiem, wieczorem, bo spędziłam w Noto 3 dni, być świadkiem ślubu. I co ciekawe, w Noto, uwaga, w okresie od maja do października odbywa się około 3 do 5 ślubów dziennie. Jest to taka tradycja, dużo kobiet, że tak powiem, dookoła Noto mieszkających, ale nawet osób, które mieszkają w Katanii, przyjeżdża do Noto, żeby właśnie w tym barokowym miasteczku urokliwym wziąć ślub, a potem mieć piękne zdjęcia. Dobrze, przyspieszając. Przenosimy się do Syrakus. Syrakuzy znajdują się na północ od Noto, więc ja od południa przedostawałam się do kolejnych miast na Sycylii. Syrakuzy, no to na pewno, jeżeli chodzi o najsławniejszą postać, no to jest Archimedes, grecki filozof. On właśnie w 218 roku przed naszą erą urodził się w Syrakuzach. To jego kojarzymy ze słynnym słowem Eureka i jemu poświęcone jest kilka pomników właśnie w Syrakuzach. Jeżeli chodzi o miasto, jest ono, przynajmniej w moim odczuciu, obłędne. W Syrakuzach można spotkać wszystko to, z czym może nam się kojarzyć Sycylia. A mianowicie na pewno, tak, dziękuję Ewelina, przypomniałaś mi cannoli, to są te rurki z kremem. Jeżeli chodzi o Syrakuzy, no to samo centrum, które jest, że tak powiem, obłędne, to tutaj Giuseppe Tornatore kręcił film Malena z popisową rolą Moniki Bellucci. O Tornatore opowiem troszeczkę więcej później, ale tak, byłam na tym placu, gdzie właśnie, o proszę, gdzie kręcono te sceny z filmu z lat 80., 1980 bodajże 9 czy 87 roku. Samo centrum też jest postbarokowe, można tutaj spotkać urokliwe kamieniczki, ale warto w Syrakuzach zagłębić się właśnie w to stricte centrum, Ortigia, to tak się nazywa centrum, otoczone z trzech miejsc portem. Co śmieszne, albo i nie, Syrakuzy to jest jedyne miejsce na Sycylii, gdzie tak naprawdę nie wiedziałam, jak dotrę do domu, raczej jak dotrę do hostelu, ponieważ w Syrakuzach znajduje się rozkład jazdy na każdym przystanku, ale zapomnijcie o tym, że autobus przyjedzie o tej porze, o której powinien. Więc często łapałam stopa albo w pewnym momencie, jak już nie udało się dotrzeć stopem, a miałam chyba, z tego co pamiętam, 4 czy 5 kilometrów do swojego hostelu, bo mieszkałam na obrzeżach centrum, no to łapało się taksówkę. Co ciekawe, taksówki w Syrakuzach nie są takie drogie.
Syrakuzy, no to oczywiście też, znaczy oczywiste dla mnie, przepraszam, bo mówię oczywiście. Syrakuzy to też przepiękne arie operowe w zabytkowych pozostałościach po amfiteatrze. Codziennie przez wakacje odbywają się bezpłatne pokazy, bezpłatne, że tak powiem, koncerty. I warto w ogóle przybyć do Syrakuz, żeby posłuchać najlepszych, że tak powiem, śpiewaków i div operowych właśnie z Włoch. Jak już wspominałam, Ortigia jest otoczona z trzech miejsc wodą, dwoma portami. Dookoła Ortigii ciągnie się ponad dwukilometrowa promenada. Jest ona na tyle urokliwa, że dookoła jest pełno knajpek, muzyków ulicznych, różnego rodzaju straganów, więc warto wieczorami sobie przejść po Ortigii. Co ciekawe, Syrakuzy są bardzo bezpiecznym miastem w porównaniu między innymi do Palermo czy Katanii, więc polecam. No i Syrakuzy to dla mnie obłędne plaże. Co wy tu piszecie? Kto je poleruje? Te płytki, aha, nie wiem. Turyści, tak. Dokładnie. Turyści, turyści, pełno turystów. Moi drodzy, Syrakuzy to obłędne plaże. Dookoła Syrakuz w odległości 15, maksymalnie do 20 km możecie spotkać aż 7 plaż. Tutaj po lewej stronie macie plażę miejską, gdzie głównie młodzież i dzieciaki kąpią się, ponieważ no, nie oszukujmy się, w centrum jest brudna woda, a po prawej stronie to jestem ja, może mnie nie rozpoznaliście. Właśnie pojechałam 17 km pod Syrakuzy i tam znajdowała się jedna z najpiękniejszych plaż, na jakich byłam. Nazywała się Vito de Bella. Woda miała chyba temperaturę bodajże 24-25 stopni. Skaliste, bo ja lubię skaliste plaże. Bardzo bezpiecznie, bardzo mało turystów, więc jak będziecie kiedykolwiek w Syrakuzach, to dla mnie Syrakuzy mają najlepsze plaże, jeżeli chodzi o Sycylię. I w Syrakuzach jadłam najlepsze owoce morza, spaghetti z owocami morza. Ja bardzo dużo jem spaghetti z owocami morza, gdzie tylko mogę, to staram się jeść. I uwierzcie mi, w Syrakuzach właśnie na tym placu, gdzie Tornatore kręcił Malenę, jadłam najlepsze owoce morza. Może dlatego, że codzienny połów świeżych ryb i świeżych owoców właśnie morza znajduje się w Syrakuzach i wieczorami wybitni kucharze, nie tylko z Sycylii, bo też się dowiedziałam, że z Francji, z Wielkiej Brytanii, ale nawet ze Stanów przybywają do Syrakuz, żeby gotować dla Włochów. Uwaga, Amerykanie gotują dla Włochów tak pyszne włoskie jedzenie, że palce lizać. No i na koniec Syrakuzy to też kolebka, jeżeli chodzi o cywilizację. Mamy tutaj zabytkowy amfiteatr, w ogóle to jest park narodowo-archeologiczny, do którego warto przybyć. Po prawej stronie nazywa się to Ucho Dionizosa. Jest to ogromna jaskinia, do której wchodzicie i nawet mówiąc szeptem, jest tak niesamowita akustyka, że warto dla ciekawostki wejść, posłuchać, zrobić zdjęcie. Robi to niesamowite wrażenie. No i katakumby, w których pierwszy raz w życiu w ogóle byłam, też znajdują się w Syrakuzach, gdzie mamy szczątki, mamy różnego rodzaju grobowce. No i pełno historii związanej między innymi właśnie z tym okresem wczesnorzymskim. Przechodzimy do Taorminy. Taormina dla mnie po Syrakuzach nie zrobiła takiego wrażenia. Może inaczej, jakbym była na początku w Taorminie, bym powiedziała wow, ale będąc w Syrakuzach, dotykając tego, w cudzysłowie oczywiście, dotykając
takiego zwyczajnego życia, bo w Syrakuzach wszyscy żyją normalnie i tak jak wspominałam, jest trochę historii, jest pyszne jedzenie, jest przepiękne centrum, to tutaj przybywamy do Taorminy. Akurat ja dotarłam tutaj skuterem, jechałam, nie wiem, do godziny, blisko do Syrakuz jest do Taorminy. I to miasteczko jest aż wygładzone, jest takie malownicze i jest pełno turystów. Ja pamiętam, że na każdym po prostu skrawku było pełno turystów. Nigdzie na Sycylii nie spotkałam tyle osób. I wszyscy mówią, że Taormina jest taka piękna, malownicza, kolorystyczna, zachowana, że tak powiem, tak, w dobie swojej historii, że mnie się nie podobała, ale to jestem ja. Może są tutaj osoby i prosiłabym, żeby się wypowiedziały, które stwierdzają, że warto przybyć do Taorminy. No na pewno najważniejszą atrakcją Taorminy jest zachowany amfiteatr, rzymski amfiteatr, z którego rozprzestrzenia się przepiękny widok na Etnę. Tak przy okazji, bo może będziecie pytać albo i nie, ale ja Wam o tym opowiem, dlaczego nie poszłam na Etnę. I tutaj sobie próbowałam to przypomnieć, przygotowując się do tej prelekcji i z dwóch powodów chyba. Po pierwsze, nie miałam już kasy, jakoś tak, no, bo troszeczkę wydałam, a z drugiej nie miałam czasu, bo miałam tak napięty grafik, jeżeli chodzi o zwiedzanie innych miejsc, że stwierdziłam, ja jeszcze wrócę na Sycylię i mam nadzieję. Z Katanii oczywiście najbliżej jest na Etnę. Nawet przygotowywałam się, żeby zahaczyć o Katanię i tutaj miejscowości obok i wyruszyć na Etnę. Aha, i jeszcze chyba był trzeci powód, było za gorąco, bo jednak wrzesień to nie jest moment, żeby wyruszyć na Etnę. No nic, jeżeli byliście na Etnie, to dajcie znać, jak Wam się podobało. Ja tak jak wspomniałam, nie mówię ostatniego słowa, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze na Sycylię wrócę i Etnę zaliczę. Wracając, widzicie tutaj amfiteatr z przepięknym tłem Etny. Wejście do tego amfiteatru wynosi 17 euro. Dla mnie troszeczkę przereklamowana atrakcja turystyczna. Zrobiłam kilka zdjęć. Pamiętam, że tutaj na tych deskach teatru przygotowywali koncert i tyle. Jeżeli chodzi o Taorminę, to dla mnie ciekawym miejscem były lokalne parki z interesującymi fontannami. Szczególnie polecam to rodzinom z dziećmi właśnie w tym okresie czerwiec, wrzesień, jeżeli się wybieracie na Sycylię, bo jest bardzo gorąco, to w tym parku można fajnie spędzić czas. I 10 kilometrów dosłownie od Taorminy znajduje się właśnie to oto miejsce. Jest to, że tak powiem, wąwóz Alcantrala. Przepraszam, Alcantrala. Wąwóz Alcantrala. Co 15 minut z Taorminy ruszają autobusy. Jest to naprawdę niesamowite wrażenie robi ten wąwóz i wydaje mi się, że to jest fajna atrakcja, jeżeli jesteście koło Taorminy, przybywacie i takim wąskim pasmem, jak tutaj widzicie, pełno turystów idzie tym wąwozem, aż dochodzi do dwóch wodospadów i śmiałkowie próbują się przedostać przez te wodospady dalej, ale rwąca rzeka, no, z tego co pamiętam, no nie pomaga i dużo osób rezygnuje, bo nie ma sił. Tak rwąca jest ta rzeka. No i przy okazji jest to górski potok, więc cudowne orzeźwienie dla nas, kiedy na zewnątrz jest 40 stopni. Jeżeli chodzi o Taorminę, jest tutaj też plaża. Tutaj jak zobaczycie, czekajcie, bo muszę Wam tutaj, o, w tym miejscu, to jest właśnie ta plaża. To jest odbicie. Tutaj jest taki wąski przesmyk i tutaj na górze znajduje się mały kościółek. Co jest ważne, z centrum Taorminy, tam gdzie był ten amfiteatr, niestety musicie
iść na dół około 30 minut do góry schodami. Idzie się chyba 45 minut, więc raz tylko poszłam na tą plażę przy takich upałach, no nie. I sobie jest, oczywiście miałam z tyłu głowy z Syrakuzy cudowne plaże, a tutaj w Taorminie jedna malutka. Ale jak jesteście już przy Taorminie, i też pamiętam, dlaczego pojechałam do Taorminy, ponieważ właśnie chciałam zwiedzić obszary dookoła, czyli śladami Ojca Chrzestnego. Dzisiejszy tytuł mojego wystąpienia. I tak dochodzę właśnie do tego momentu. The Godfather Tour wyrusza z Taorminy, kosztuje około 10 euro. Jest to firma Hop On, Hop Off. Co 15-20 minut busiki kierują nas do Zawoki. No właśnie, małego, urokliwego miasteczka. Ja to nawet sprawdzałam. Wyobraźcie sobie, że w Zawoce mieszka około 1670 mieszkańców. Są to dane statystyczne z 2004 roku, a całe miasteczko zajmuje 8 km kwadratowych. Więc tutaj właśnie na przełomie lat 70., 71., 72., Francis Ford Coppola przedstawia ślub Michaela Corleone z Apolonią. Kto oglądał, kto w ogóle z Was jest fanem sagi Ojca Chrzestnego, zarówno powieści, jak i ekranizacji Francisco Forda Coppoli, to dajcie znać kciuki albo nawet nie kciuki, napiszcie w komentarzach. Wracając, ruszamy tym busikiem. W ciągu 1,5 godziny docieram do Sawoki. Sawoka to też miejsce artystów. Bardzo dużo osób ma tutaj swoje atelier. Tutaj znajdują się też warsztatownie, ale również i prowadzone są warsztaty, szkolenia dla przyszłych artystów. Ja naliczyłam 7 takich miejsc. To jest jedno z nich. O, Martyna, super. Ja też jestem fanką, ale ja jestem drugiej części. Nie wiem, której ty. Ojca Chrzestnego. No właśnie, i tutaj odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Na samym szczycie Sawoki, przy barze, o którym za chwilę, znajduje się rzeźba wykonana właśnie przez tego artystę. Jest to rzeźba przedstawiająca Francisco Forda Coppolę przy pracy nad Ojcem Chrzestnym. No i tutaj dochodzimy do sławetnego, że tak powiem, baru, który znajduje się właśnie w Sawoce. Bar się nazywa Vitelli i co, uwaga, do dnia dzisiejszego jest tak zachowany jak na początku scen w Ojcu Chrzestnym, tylko że tam znajdowały się, że tak powiem, takie czarne parawany, a teraz wszystko jest obrośnięte, jak widzicie, zielenią. Jak wchodzimy do środka, no to istne muzeum poświęcone Michaelowi Corleone, ale również jego ojcu i całej rodzinie. Mamy tutaj kilka kadrów z filmu. Znajdują się oczywiście też pamiątki, które możecie kupić, no bo nie oszukujmy się, bar Vitelli żyje z turystów. Dużo osób, tak jak ja, przyznaję się bez bicia, przychodzi tylko kupić piwo albo nie wiem, Coca-Colę, a tak naprawdę przychodzi porobić zdjęcia, więc oni też starają się jak mogą, żeby nie upaść. I sprzedają różnego rodzaju pamiątki, a to nie wiem, takie, że tak powiem, małpki z podobieństwem Don Corleone, albo talerze z Apolonią, a to paciorki inspirowane właśnie Ojcem Chrzestnym, żeby nawiązywać do klimatu. No jest, że tak powiem, śmiesznie. A po prawej stronie tutaj, to jest też ważny taki obrazek, to jest drzewo genealogiczne rodu Corleone, z oryginalnym autografem właśnie reżysera po skończonych zdjęciach. Do dnia dzisiejszego bar Vitelli prowadzi ta sama rodzina, co w latach 70. Z pokolenia na pokolenie jest przekazywany ten bar. Niestety
właścicielka, która w tych latach 70. prowadziła bar, kiedy był kręcony Ojciec Chrzestny, nie żyje, ale można było sobie zrobić zdjęcia na przykład z jej córką. Jeżeli chodzi o Sawokę, bardzo dużo mieszkańców żyje z pamięci o Ojcu Chrzestnym. Dużo knajpek ma nawiązanie do Ojca Chrzestnego. Bardzo dużo tabliczek jest z informacją, że właśnie między innymi tą ulicą przechodził Michael Corleone. No i tutaj, jak zobaczycie w tym miejscu, przechodzimy, moment, o, w tym miejscu elegancko przechodzimy do tego kościoła świętego Nikolasa, gdzie odbywał się historyczny filmowy ślub Apolonii z Michaelem Corleone. Oni akurat właśnie wychodzili z tego miejsca i jak widzicie, tutaj był cały pochód filmowych naturszczyków, że tak powiem, bo naturszczycy, czyli osoby bez wykształcenia filmowego, które wystąpiły w filmie. I tutaj w przypadku Ojca Chrzestnego u Francisco Forda Coppoli. To, co wspominałam, bardzo dużo lokalsów żyje z pamięci o Ojcu Chrzestnym. To jest jedna z pizzerii, gdzie przychodzimy i widzimy nawiązanie do trzeciej części Ojca Chrzestnego. A dlaczego trzeciej? Ponieważ tutaj do Sawoki wraca Francisco Ford Coppola z trzecią częścią i właśnie tutaj w tym kościółku za mną na zdjęciu, w tym dokładnie, świętego Michaela, Michaello, Saint Michael, odbywa się ślub jakiś, można powiedzieć, turystów właśnie w trzeciej części i Michael tutaj rozmawia ze swoją miłością, tak? Pamiętacie, jak miała na imię? Jeżeli tak, to napiszcie. Ze swoją miłością wraca w tej trzeciej części i mówi, że mógł ją tutaj zabrać na Sycylię, a ona odpowiada: dobrze, ale ty tutaj brałeś ślub właśnie z Apolonią, a nie ze mną. I tutaj również odbywa się w Sawoce trzecia część Ojca Chrzestnego. A jeszcze kończąc temat Ojca Chrzestnego, to oczywiście jest miejscowość Corleone. Ona się znajduje 40 km od Palermo, ale tam nie była kręcona ani jedna z części. Ani jeden plan filmowy się tam nie odbył. I kończąc właśnie podróż śladami Ojca Chrzestnego, docieramy do Palermo i stąd właśnie, jak mówiłam, Syrakuzy, Taormina, ja również dotarłam do Palermo i na tych schodach odbywa się finałowa scena trzeciej części Ojca Chrzestnego, kiedy to ginie córka Michaela Corleone, zastrzelona przez przypadek, bo oczywiście Michael miał zginąć, przez jego wrogów, właśnie na tych schodach Opery Narodowej w Palermo. A jak przybywamy do Palermo, no to nie sposób nie wspomnieć o street foodzie, bo co jak co, ale akurat w Palermo to właśnie tutaj, to tutaj tętni to życie. Jeżeli chodzi o, o właśnie, jeżeli chodzi o street food, jest to chyba, z tego co czytałam, w Europie drugi z największych street foodów właśnie w Europie. Ludzie tutaj bawią się do białego rana codziennie, dosłownie codziennie. Możecie przyjść każdego dnia i brać udział w imprezach. Tutaj jest rynek Caroni, gdzie normalnie sobie siedziałam i około godziny 22 przyszedł kelner i powiedział: przepraszam, ale muszę pani zabrać stolik i krzesło. Ja mówię: dlaczego? On pani zaraz zobaczy. No i wzięli wszystkie stoliki i krzesła i na sam środek w ogóle wyjechało dwóch DJ z każdej ze stron, że tak powiem, żeby sobie nie przeszkadzać, obrócili się do siebie tyłem i każdy z nich grał inną muzykę, co było niesamowite, było to, że
nagłośnienie odbijające się od tych budynków nie przeszkadzało, żeby dosłownie zrobić dwa kroki i przyjść na muzykę techno, a dwa kroki w prawo i słuchać Jennifer Lopez na przykład. Więc no, to było niesamowite wrażenie. Polecam przybyć do Palermo. Ja co prawda byłam tylko dwa dni, ale wspominam to miasto jako coś no, bardzo, ale to bardzo interesującego. Jeżeli chodzi o plac czterech wież, to jest takie główne miejsce, gdzie akurat znajdują się przepiękne kościoły, jak widzicie tutaj z fontannami. Jak będziecie w Palermo, no to nie sposób nie zjeść śledziony. Jest to narodowy, chciałam powiedzieć, jest to lokalny przysmak, ale wydaje mi się, że na Sycylii w dużej ilości miejsc, na przykład w Marsali czy Erice, również mogłam spotkać osoby, które serwowały śledziony, ale pierwszy raz jadłam ją w Palermo. Nie wiem, czy jedliście kiedykolwiek. Smak bardzo słony. Dlatego tutaj też, jak widzicie, kucharz dodaje kwasku cytrynowego, żeby złagodzić ten posmak. Jeżeli chodzi o Palermo, no to oczywiście katedra w Palermo jest taką największą atrakcją. Wstęp kosztuje 25 euro. Ja akurat miałam dosyć chodzenia po katedrach i kościołach, więc sfotografowałam ją tylko z zewnątrz. Jeżeli mogę powiedzieć, sfotografowałam, bo jest olbrzymia i nie da się złapać jej w jednym kadrze. I Palermo, no to też bez wątpienia przepiękne, kreatywne graffiti. Ja jestem ogromną fanką graffiti. Tu po prawej stronie macie duet Paolo Borsellino i Giovanni Falcone. Tak jak pan Tadeusz wspominał, mocno osoby związane z mafią sycylijską. Borsellino był to sędzia sycylijczyk, jeden z najbliższych właśnie współpracowników Falcone, który w 1992 roku zginął w zamachu bombowym pod domem swojej matki. Podobny los spotkał właśnie Falcone, też w 1992 roku włoski sędzia śledczy, znany z bezkompromisowej walki z mafią sycylijską, ginie z rąk zamachowców i tutaj mieszkańcy Palermo stwierdzili, że na cześć ich, można powiedzieć, bohaterów tutaj stworzą taki ogromny mural w samym centrum miasta. Palermo, no to chcę tylko jeszcze powiedzieć, że są to przecudowne targi. Targi, bazary, gdzie możecie właśnie tak wielkie cukinie spotkać albo owoce morza i różnego rodzaju ryby. Warto się wybrać. Tak jak mówię, Palermo tętni życiem, tętni od wczesnych godzin właśnie na targu miejskim, czyli od godziny 5, 6, a kończy, no ja pamiętam chyba 5, też 6 rano, więc tak naprawdę 24 godziny na dobę stolica Sycylii żyje. Będąc w Palermo, warto pojechać, to jest około godziny drogi do Monreale, gdzie znajduje się również historyczna katedra właśnie z takimi przepięknymi sklepieniami. My trafiliśmy na ślub, okazało się, że podobnie jak w Noto, około 3-4 ślubów w weekend odbywa się w tej katedrze. Gwoli ciekawostki, żeby dostać pozwolenie na ślub właśnie w Monreale, trzeba czekać około 2 lat. To nie jest tak, że przychodzę i zapisuję się na pierwszy wolny termin. Jeżeli chodzi o sam środek, jest on pozłacany, a nawet złoty, bo sam ołtarz no, robi niesamowite wrażenie. Nie pamiętam dosłownie, jakie rozmiary ma ołtarz, ale jest to na pewno naście metrów wysokości i kilka metrów szerokości. Warto zwiedzić również góry katedry, gdzie tutaj właśnie tymi bokami przy nawach bocznych chodzicie i podziwiacie oraz czytacie o historii Monreale.
I jeszcze raczej następny temat filmowy. 30 kilometrów od Palermo, w ogóle przepraszam, ale już się uśmiecham. 30 kilometrów od Palermo znajduje się miejscowość Palazzo Adriano, gdzie, uwaga, kręcono jeden z najważniejszych dla mnie filmów z 1988 roku, a mianowicie Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore. Dużo osób myśli, że Giuseppe Tornatore urodził się właśnie w Palazzo Adriano, ale właśnie nie. Giuseppe Tornatore urodził się, moi drodzy, w Bakkheri, też to jest niedaleko Palermo, w 1956 roku, ale Palazzo Adriano była to jego taka perełka. Czytałam wywiady z reżyserem i właśnie z Palazzo Adriano miał swoją pierwszą dziewczynę i często tam przybywał i zakochał się w tym miasteczku. I właśnie tam, słuchajcie, stworzył niesamowitą opowieść o Alfredo, tak, i Salvatore Divita, czyli Salvatore i Alfredo, chłopcu i starszym panu, których połączyła miłość do kina. Ja w ogóle się wzruszam, przepraszam, jeżeli to widać i słychać, ale no, uważam, że to jest przepiękny film. Jeszcze tylko cofnę. W tym miejscu był wybudowany na potrzeby filmu dom. Dom, który później w postprodukcji przedstawiał kino po nakręceniu wszystkich zdjęć. Niestety zburzono właśnie ten budynek. Dużo mieszkańców sprzeciwiało się, no ale Giuseppe Tornatore powiedział: stworzyłem, dokończyłem i nie chcę, żeby tutaj psuło wam to architekturę. Jeżeli chodzi o Palazzo Adriano, tutaj mieści się muzeum właśnie Cinema Paradiso. Pamiętam, że przyjechałam tam w niedzielę i nie doczytałam, że w niedzielę jest zamknięte, ale w ogóle taka stałam załamana, że dopiero za 3 godziny mam autobus, co ja będę robić przez ten czas, i przechodził starszy pan i mówi do mnie po włosku. Ja nie mówię po włosku, ale troszeczkę rozumiem, że czy ma zawołać panią, która obsługuje w ogóle to muzeum. Ja mówię, że no troszeczkę głupio, no jest niedziela, a on mówi, że nie ma żadnego problemu, on w ogóle zaraz pójdzie po Natalię. Czyli zarządzającą całym muzeum. I w ogóle za 10 minut pani Natalia, wiek 60 plus, z uśmiechem na ustach otworzyła mi to muzeum. Ja byłam w ogóle zachwycona. Są to 4 pomieszczenia. Między innymi widzicie, tutaj macie rower Alfreda, są pamiątkowe zdjęcia w ogóle z planu filmowego, jest też prototyp kamery, którą właśnie Alfred przedstawiał Salvatore. Jest, przepraszam, bo to już dalej. Jest no, niesamowite miasteczko, urokliwe. Można iść wąskimi uliczkami. Jest ich dosłownie 3 czy 4, bo Palazzo Adriano jest małą miejscowością. Zobaczyć, gdzie mieszkał Alfredo, tak, nasz tytułowy bohater. Możemy też zwiedzić miejsca jak park, gdzie Salvatore po latach wraca do tytułowego Cinema Paradiso i zastanawia się nad tym, co chce robić dalej. Więc jeżeli będziecie w Palermo, to polecam Wam wybrać się do Palazzo Adriano. Co 3 godziny jeździ tam autobus miejski, zapłacicie grosze, a jeżeli jesteście fanami twórczości Giuseppe Tornatore, tak jak ja, to serdecznie polecam. I 2 ostatnie miejscowości, żeby nie przedłużać, bo ja mogę tak cały czas mówić do Was. No to jest Erice i Marsala. Erice jest to bardzo urokliwe miasteczko, które znajduje się już na północnym wschodzie, tak, północnym wschodzie Sycylii, blisko miejscowości Trapani, z której akurat już leciałam do Polski. Erice tak naprawdę właśnie jest znane tego, że znajduje się na wzgórzu, jest to średniowieczne miasteczko. Ale żeby dotrzeć w ogóle do Erice, to możecie dotrzeć albo chciałam powiedzieć autobusem, haha, nie,
albo samochodem, albo właśnie tą kolejką gondolową. Ja przybyłam tam koło godziny 19 i znowu nie doczytałam, gdyż kolejka, moi drodzy, jest otwarta do godziny 18. I mówię, o Jezu, co ja teraz zrobię? I w pewnym momencie przyjeżdżają, jak w ogóle rycerze na białym koniu, młodzi Włosi, i mówią, czy chcę, żeby mnie wraz z partnerem podrzucić do Ericze. Mówię, jasne, ale nie mam przy sobie akurat gotówki, mogę wypłacić na miejscu. Oni mówią, nie, jedziemy tam na imprezę do znajomego, więc wsiadajcie. Po 10 minutach właśnie jesteśmy w Ericze, zabytkowym średniowiecznym miasteczku z taką oto twierdzą, gdzie co ciekawe, nie ma dużo turystów, a naprawdę warto tutaj przybyć. Spałam w hostelu, który właśnie znajdował się zaraz obok tej twierdzy i zamku. Bardzo wąskie uliczki, nie wiem, czy wy takie lubicie. Ja uwielbiam wąskie uliczki, gdzie domy mają takie niziutkie wejścia, charakterystyczne okna. Tutaj właśnie, że tak powiem, żyją typowi Włosi, bo akurat Erice nie jest miejscem dość często odwiedzanym przez turystów i ja byłam bardzo zadowolona, że dotarłam do tego miejsca. No właśnie, a jak już, że tak powiem, podróżowałam do Marsali, czyli mojej ostatniej miejscowości. To jest obowiązkowy w ogóle punkt wycieczki, gdzie ja to nazywam morze styka się z niebem. Odwiedzamy historyczne saliny. O, tutaj następne zdjęcie. Szczególnie w czerwcu i lipcu polecane jest odwiedzanie salin, ponieważ tutaj saliny ubierają się w pastele. I hektary, że tak powiem, tych salin tutaj mijałam. To jest bardzo fajne przeżycie. No i przybywam do Marsali. Powiem tak na koniec. Jeżeli chodzi o Marsale, jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi albo emerytów, ponieważ tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Ale zacznę od początku. Marsala to ciekawe, nie wiem, czy powiem malownicze miasteczko, ciekawe miasteczko nad brzegiem morza. Tutaj znajduje się port, znajduje się również półwysep i tak naprawdę tutaj w Marsali, o, co jest ważne? Ważne są targi rybne. Marsala obok Syrakus jest miejscem, gdzie warto właśnie sobie skosztować owoców morza, skosztować ryb, różnego rodzaju przysmaków, ponieważ wszystko jest świeże, wszystko jest pięknie podane i do Marsali warto na przykład z tego względu pojechać. Jest to też miejsce często odwiedzane przez sportowców kochających sporty wodne, tak? Windsurfing, surfing czy inne okoliczności sportowe, że tak powiem. I dlatego warto właśnie odwiedzić Marsalę. Mnie, przyznam szczerze, znużyła. Byłam tam 4 dni. Myślałam, że zwiedzę ją w bardziej ciekawych miejscach, że rynek będzie ciekawy, że jest tutaj dużo zabytków, bo ja kocham historię i uwielbiam właśnie tutaj podróżować, że tak powiem. Też nawet filmowymi tropami, a tutaj w Marsali akurat żaden film z tych, które my możemy kojarzyć, nie był nakręcony. I dla mnie 4 dni w Marsali to troszkę strata czasu. Wolałabym chyba w Erice spędzić jeszcze jeden dzień albo w Syrakuzach. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie przyjechać, odpocząć na tych piaszczystych, pięknych plażach, to serdecznie polecam, bo może są tutaj osoby, które lubią leżeć na plaży i odpoczywać, bo od tego są wakacje, a nie tak jak ja, co chwilę pędzić w różne miejsca. No i na koniec, moi drodzy, zanim się z Wami pożegnam, chcę tylko jeszcze powiedzieć, że Sycylia
kojarzy mi się właśnie z tym psem. Tutaj życie zwalnia, tutaj życie nabiera innych barw. Naprawdę, tutaj jest zupełnie inny smak niż na kontynencie. Tutaj ludzie są mega pozytywnie nastawieni. Tutaj jest zupełnie inny dialekt, inna gwara. I w ogóle teraz nie wiem, może trochę mi się łezka wokół zakręciła i sobie pomyślałam, kurde, nie zwiedziłam jeszcze Etny, więc warto wrócić na Sycylię. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że przedstawiłam Wam troszeczkę informacji w ramach projektu Kultura Okiem Kamery. Bardzo dziękuję Kinoszkole za kolejne zaproszenie. Mam nadzieję, że zobaczymy się również podczas innych moich spotkań z Wami, bo wiem, że we wrześniu i w październiku również będę miała przyjemność porozmawiać z Wami, poopowiadać Wam. Tym razem będą to już stricte spotkania związane z musicalem, czyli moim ulubionym gatunkiem, nie musicalem, bo ostatnio o tym mówiłam, filmem muzycznym albo musicalem filmowym, żeby tak dogłębniej to powiedzieć, z filmem muzycznym. A drugie to będzie związane z filmowym ABC, czyli już taki temat kulturoznawczo-filmoznawczy. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przypominam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z Sycylią, dlaczego warto, ile mnie ta podróż kosztowała, ile trwały przygotowania, to zapraszam na mojego bloga setocikom, czyli się kręci po czesku. Tam w 6 postach od A do Z rozpisałam każdą z tras, o których dzisiaj Wam wspominałam. I bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Jeszcze raz Kinoszkoła Kultura Okiem Kamery, Patrycja Paczyńska-Jasińska. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i dobranoc.